Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 233 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 141. Do ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą. Usłysz głos mój, gdy wołam do ciebie. Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą, jak kadzidło, wzniesienie rąk moich, jak ofiara wieczorna. Postaw, Panie, straż moim ustom i warte przy bramie warg moich, mojego serca nie skłaniaj do złego słowa, do popełniania czynów niegodziwych, bym nigdy z ludźmi, co czynią nieprawość, nie jadł ich potraw wybornych. Niech sprawiedliwy mnie bije, to czyn miłości. Olejek występnego niech nigdy nie ozdabia mojej głowy. Nieustannie trwać będzie moja modlitwa wbrew ich podłości. Niech się rozbiją o skałę ich sędziowie i niech usłyszą, jak łagodne były moje słowa. Jak przy orce rozcina się ziemię, tak niech się rozrzuci ich kości nad paszczą szeolu. Do ciebie bowiem, panie mój, panie, zwracam moje oczy. Do ciebie się uciekam, ty nie gub mej duszy. Uchroń mnie od sidła, które zastawili na mnie, i od pułapek złoczyńców. Niechaj występni wpadną w swoje sieci, podczas gdy ja ujdę cało. W rozdziałach od czwartego do szóstego Księgi Przysłów znajdziemy nauki dotyczące unikania moralnych pułapek i budowania uczciwego życia. Autor ostrzega przed zgubnymi wpływami, takimi jak pokusa cudzołóstwa i długi, oraz zachęca do mądrego zarządzania finansami i unikaniu pułapek finansowych. Rozdziały te podkreślają, jak ważne jest życie zgodne z zasadami Bożymi, aby unikać kłopotów i zapewnić sobie błogosławieństwo i bezpieczeństwo. Słuchajcie, synowie karcenia Ojca, słuchajcie pilnie, by poznać rozsądek. Udzielam wam cennej nauki, nie gardźcie moim pouczeniem. Bo i ja byłem synem mego Ojca, kochanym jedynakiem Matki. A tymi słowami mnie pouczał. Niech przyjmie twe serce me słowa, strzeż mych nakazów, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozsądku. Nie zapominaj, nie zbaczaj od słów ust moich. Nie garć nią, a ciebie ocali. Ukochaj ją, a będzie cię strzegła. Podstawą jest mądrość, zdobądź ją, za wszystko co masz nabądź rozsądku. Ceni ją, a czcią cię otoczy: okryje cię sławą, gdy się do niej przytulisz. Włoży ci wieniec wdzięczny na głowę, obdarzy cię zaszczytną koroną. Posłuchaj, synu, przyjmij moje słowa, a dni się Twoje pomnożą. Ukazałem ci drogę mądrości, naprowadziłem na ścieżki prawości. Gdy pójdziesz, Twój krok nie dozna przeszkody i choćbyś biegł, nie potkniesz się. Karności się trzymaj, nie garć nią. Strzeż jej, gdyż ona jest Twym życiem. Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników, nie wchodź na drogę złych ludzi. Unikaj jej, nie wkraczaj na nią, omin ją, odwróć się od niej. Bo nie zasną, gdy nie zaszkodzą, sen ich odleci, gdy źle nie zrobią. Bo jedzą chleb bezbożności i piją wino przemocy. Ścieżka prawych jest światłem porannym, wschodzi i wzrasta aż do południa. Droga bezbożnych jak gęsty mrok, nie wiedzą, o co się potkną. Zważaj synu pilnie na me słowa, do uwag mych nakłoń swe ucho. Niech one nie schodzą ci z oczu. Przechowuj je pilnie w swym sercu, bo życiem są dla znajdujących je, całego ich ciała lekarstwem. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie tam ma swoje źródło. Przewrotności ust się wystrzegaj, od fałszu warg bądź z daleka. Oczy twe niech patrzą wprost, powieki swe kieruj przed siebie. Uważaj, gdzie krok masz postawić, wszystkie swe drogi uważaj za pewne. Nie zbaczaj na lewo ni w prawo, odwróć swą nogę od złego. Synu mój, zwróć się ku mojej mądrości. Do mej roztropności nakłoń swe ucho. Trzymając się wskazań rozwagi, twe wargi strzec będą wiedzy. Bo miód wypływa z ust obcej, podniebienie jej gładsze niż olej, lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi zstępują ku śmierci, do szeolu stępują jej kroki. Nie zważa na ścieżkę swego życia. Jej drogi są błędne, choć ona o tym nie wie. Więc teraz, synu, posłuchaj, nie odstępuj od słów moich ust. Idź drogą swą od niej daleko, pod drzwi jej domu nie podchodź, byś obcym nie oddał swej sławy, a lat swoich okrutnikowi, by inni z twej pracy nie tyli, by mienie twe nie szło w obcy dom. Na końcu przyjdzie ci wzdychać, gdy ciało swoje wyczerpiesz. Powiesz, jakże nie cierpiałem karcenia, nie nadstawiałem ucha uczącym, nie zważałem na głos wychowawców, nie dałem posłuchu uczącym, o włos a popadłbym w wielkie nieszczęście pośród zgromadzenia i społeczności. Pij wodę z własnej cysterny, tę, która płynie z twej studni. Na zewnątrz mają bić twoje źródła, tworzyć strumienie na placach. Niech służą tobie samemu, a nie również innym wraz z tobą. Niech źródło twe będzie błogosławione. Znajduj radość w żonie swej młodości. Przemiła to łania i wdzięczna kozica. Jej piersią rozkoszuj się zawsze. Jej miłością upajaj się stale. Po cóż, mój synu, zachwycać się obcą? Obejmować pierś cudzej. Bo drogi ludzi przed oczyma Pana On zważa na wszystkie ich ścieżki. Gdy bezbożnym owładną występki Trzymają go więzy grzechu. Umrze z braku karności, pobłądzi z ogromu głupoty. Gdy za bliźniego ręczyłeś, gdy za obcego ręką świadczyłeś, słowami z ust się związałeś, przytrzymywany mową ust własnych. Uwolnij się, uczyń to, mój synu, bo dostałeś się w rękę bliźniego. Idź, biegnij, na bliźnich nalegaj. Oczom swym nie daj się zamknąć. Powiekom spoczynku nie dawaj. Jak gazela, wyrwij się z ręki, jak wróbel z ręki ptasznika. Do mrówki się udaj, leniwcze. Patrz na jej drogi, bądź mądry. Nie znajdziesz u niej zwierzchnika, ni stróża żadnego, ni pana, a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm we żniwa. Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć i kiedyż ze snu powstaniesz? Trochę snu, trochę drzemki, trochę złożenia rąk, aby zasnąć, a przyjdzie na ciebie nędza, jak rozbójnik, i niedostatek, jak ktoś bezczelny. Człowiek nikczemny i szkodnik chodzi z przewrotnością na ustach: mruży oczy, szurga nogami, palcami swymi daje znaki, a w sercu swym knuje przewrotność, stale wznieca kłótnie. Dlatego nagle zagłada nań przyjdzie. Nie ma na to lekarstwa. Sześciu rzeczy Pan nienawidzi, a siedem w nim budzi od wyniosłe oczy, kłótliwy język, ręce, co krew niewinną przelewają, serce knujące złe plany, nogi, co biegną do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamstwa wypowiada, i ten, kto kłótnie wznieca wśród braci. Strzeż synu mój, nakazu Ojca. Nie garć pouczeniem matki. Do serca je przywiąż na zawsze, zawieś je sobie na szyi. Gdy idziesz, niech ono cię wiedzie, niech czuwa nad tobą, gdy zaśniesz. Gdy się ockniesz, niech z tobą rozmawia. Bo lampą jest nakaz, światłem pouczenie, drogą do życia upomnienie karcące. By cię ustrzegło przed złą kobietą, przed obcą, co język ma gładki. Niech nie pożąda twe serce jej wdzięków, powiekami jej nie daj się złowić. Bo ceną nierządnicy kęs chleba, zamężna zaś czycha na cenną duszę. Czy schowa kto ogień w zanadrzu, tak by jego szaty się nie zajęły? Czy ktoś pójdzie po węglach ognistych, tak by swoich stóp nie sparzyć? Tak ten, kto idzie do żony bliźniego, kto jej dotknie, nie ujdzie karania. Nie ma hańby dla tego, kto kradnie, by napełnić swe wnętrze, gdy głodny, a siedmiokrotnie zwróci złapany wszystko, co w domu ma, odda. Lecz kto cudzołoży jest nierozumny, na własną zgubę to czyni. Chłostę i wstyd tutaj znajdzie, jego hańba nie będzie zmazana. Bo zazdrość pobudza gniew męża, nie okaże litości w dniu pomsty. Na okup za winę nie spojrzy. Daru, choćbyś mnożył, nie przyjmie. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 18, wersety od 18 do 43 ukazują, jak Jezus wzywa młodego bogacza do porzucenia dóbr materialnych i podążania za nim oraz uzdrawia niewidomego Bartymausza, który przez wiarę odzyskuje wzrok. Fragment przypomina o konieczności ofiarowania wszystkiego dla Królestwa Bożego i wierze, która prowadzi do uzdrowienia. Zapytał go pewien dostojnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie cudzołż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego Ojca i matkę. On odrzekł, Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. A Jezus, usłyszawszy to, powiedział do niego: Jednego ci jeszcze brak. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. On zaś, gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty. Jezus, zobaczywszy Go takim, rzekł, jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho i gielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Zapytali ci, którzy to słyszeli, Któż więc może być zbawiony? Jezus odpowiedział. To, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Wówczas rzekł Piotr, oto my, opuściwszy swoją własność, poszliśmy za tobą. On im odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu lub żony, braci, rodziców lub dzieci dla Królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej jeszcze w tym czasie, a w wieku przyszłym życia wiecznego. Potem wziął dwunastu i powiedział do nich: Oto idziemy do Jeruzalem i spełni się wszystko, co napisali prorocy o synu człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty. Ubiczują go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi, i nie pojmowali tego, o czym była mowa. Kiedy przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co tu się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli na nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, synu Dawida. Ulituj się nade mną! Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go, Co chcesz, abym ci uczynił? On odpowiedział, Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł, Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.